Skolim, gotowy? Jak zawsze, słuchaj. Cały czas jestem w gotowości. Siemano, to zaczynamy. Jak nastawienie przed konferencją? Bardzo dobrze. Czuję się pełen sił witalnych. Wróciłem z koncertu. Nastawienie mam bardzo dobre. Obok jest menadżer, tam są trenerzy. Humor dopisuje. Menadżer cyka mi fotki na plakaty. Myślę, że będzie dobrze. Słuchaj, zabawimy się, zatańczymy. Cieszę się, że będę miał okazję to przeżyć. Pozdrawiam tych, którzy są za mną i pozdrawiam hejterów też. Z Kolim grałeś dzisiaj koncert w ciągu dnia? Grałem, ale nie będę zdradzał gdzie. Aha. Ja nie wiem, kiedy to się pokaże, także pozdrawiam Lubelszczyznę, o tak powiem. A, to kawał drogi musiałeś dojechać do Warszawy. Troszkę miałem 400 km, ale przyjechałem bardzo fajnie, jestem, nastawienie mam super. Powiem Ci tak, że przyzwyczaiłem ten tryb życia, że śpię w samochodzie. Ci ludzie dają mi też taką energię i wiesz, trzeba iść w to, na pełnej. Śpiąc tak często w samochodzie, da radę się dobrze zregenerować? A czy wygląda masz tak fatalnie? No, według mnie nie wyglądasz na osobę, która śpi w samochodzie. No, bardzo dobrze. Słuchaj, mam bardzo wygodne fotele. Też troszkę dzisiaj w domu miałem chwilę, żeby takiego komara przyciąć. Czuję się dobrze. I czego się spodziewasz po dzisiejszej konferencji? Szczerze? Chciałbym być mile zaskoczony, ale spodziewam się trzody, chamstwa i no, wchodzę do cyrku, więc bawię się z małpami. Ale bardziej cyrk czy bardziej rzeźnia? Jak myślisz, w którą stronę to pójdzie? Cyrk, bardziej cyrk. Dobra, to co, czekamy na rozwój sytuacji z Kolim i wszystkiego dobrego. Bądźcie gotowi, kochani.